Siemanko wszystkim witam was moi drodzy. Serdecznie z tej strony Jukena. przed Wami kolejny odcinek z Eurotrack Simulatora, który jest poradnikiem, jak rozwijać firmę, jak levelować, jak szybko zarabiać pieniądze, ale jest on jednocześnie gameplayem, w którym też pokazuje na podstawie no, świeżo stworzonego konta, jak te postępy u mnie wyglądają, co, w jaki sposób robię i to też Wam robić. Polecam. Dziś, moi drodzy, bardzo ważny odcinek, bo będziemy robili pierwszy, najważniejszy etap takiego rozwoju, który w karierze rozwoju firmy jest ważny, czyli będziemy chcieli zatrudnić pierwszych pracowników i to na pewno nie jednego. Moim celem jest ich zatrudnić czterech. Zobaczymy, czy się uda. Mam pomysł, który większość z Was no, pewnie zaszokuje, bo będzie to troszkę sprzeczne z tym, co. Mówiłem w poprzednich odcinkach, bo to jest też wersja alternatywna, bo tutaj jak wiecie, nie ma jednej stałej metody, tych metod jest kilka, ale też od razu wam chciałbym pokazać. Ja wiem, że mówiłem to w poprzednim odcinku, ale tutaj to też jak najbardziej powtórzę. Słuchajcie, jak wiecie, stworzyłem nowe konto do lewelowania konta. Doradzałem wam, jedną opcją jest lewelowanie długodystansowca na najwyższą rangę, ale druga opcja, którą przedstawiłem wam. Właśnie w poprzednim odcinku, to jest ta opcja, aby z długodystansowcem zrównać ładunek o wysokiej wartości i również delikatne ładunki tutaj troszkę dawać. Dlaczego tak? Dlatego, że ja stwierdziłem i to mówię na swoim. Przeczuciu i odczuciu, jak u mnie to trybi i działa, Wy musicie ocenić sami i będę to powtarzał, że na ten moment, na tym levelu i też pod kątem czasu, jaki mam, żeby poświęcić na Eurotraka, takie powiedzmy kursy maksymalnie 1100 km dla mnie są ok. I powtarzam, kręcą mnie jak najbardziej trasy, które mają po 3, po 4000 km kilometrów, ale stwierdziłem, że będę to tworzył jako takie wyzwanie na odcinki i to nie jest dla mnie w tej chwili nic. Znaczy po prostu nie mam czasu, aby, aby takie długie trasy robić, więc stwierdziłem, że lepiej robić takie trasy do tego 1100 kilometrów. Będzie OK. Dlatego długodystansowca dalej nie odblokowuje. No i moi drodzy, dzisiaj kupimy ciężarówkę i to też większość z Was pewnie zdziwi, ale kupimy ciężarówkę używaną, bo taka nowa opcja się pojawiła. Jest to w update tym 149, więc bardzo ważna, moi drodzy, tutaj dla was informacja, że jest takie coś jak używane ciężarówki. Zobaczcie, taka nowość się pojawiła. O tym oczywiście dokładnie nagram osobny odcinek, bo tutaj nie będę się rozdrabniał. Natomiast tak. Najważniejsza rzecz, na którą ja będę zwracał uwagę i też Wam polecam zwracać, to oczywiście liczba tych gwiazdek, jeśli chodzi o stan. No nie będę kupował ciężarówki, która ma powiedzmy dwie gwiazdki. Chociaż na próbę mógłbym kupić, ale to i tak pewnie by mi się czkawką odbiło. Ja myślę, że mm, będziemy tutaj kupowali ciężarówkę, która no chociaż te cztery gwiazdki, no pięć. Gwiazdek byłoby najlepiej, ale tutaj ta cena za Mana jest dla mnie niesatysfakcjonująca. Też chcę Wam zwrócić uwagę, moi drodzy, że no troszeczkę się tutaj pozmieniało, bo po tym updatecie, tak jak weszły te używane ciężarówki, tak nowa ciężarówka już kosztuje tak około pół miliona, czyli te 500 tysięcy minimum. Ciężarówki, jakie zazwyczaj mi się sprawdzały, które Wam też na początek radziłem kupować, to były Many, to były wcześniej Volvo, a jeszcze wcześniej przed kolejnym update'em Mercedesy. Także też od razu Wam powiem, że pewnie wejdzie update i będziesz to oglądać po jakimś czasie i to się również zmieni. Bo jeszcze pół roku temu najlepszą, najtańszą ciężarówką, jaką na początek było można kupić, był Mercedes. Ten taki najtańszy. On był najtańszy z najtańszych. Kiedy nagrywałem dla Was odcinek jeszcze niedawno, to okazywało się, że Volvo jest, ale później wszedł update i ten odcinek nagrałem dla Was na nowo, już Volvo nie było najtańszym. Był man najlepszą opcją, nie? Także, ale ja myślę, że tutaj akurat jeśli chodzi o tą używaną, to może zaryzykujemy. Z Volvo, słuchajcie, które kosztuje, kosztuje 159, prawie 160 tysięcy, ale, ale yy, no ma dwie gwiazdki. Zaryzykujemy po prostu trwałe zużycie 14%. To jeszcze nie jest, słuchajcie, jakaś tragedia i myślę, że możemy takie Volvo sobie jedno kupić. Mamy garaż w Poznaniu. Yy, no, najchętniej bym sobie nie przypisywał auta, no ale może tak będzie, że. Będziemy jeździli, zobaczymy. Na razie więcej nie kupujemy, chociaż pewnie jeszcze z jedno bym musiał kupić. Zobaczmy tego DAF-a, 1000 litrów, no dobra, 15% stałe zużycie to jest coś, co jeszcze jestem w stanie, słuchajcie, zaakceptować. No dobra, no i tu się pojawiają schody. Jak widzicie nie mogę kupić kolejnej ciężarówki, bo muszę rozbudować garaż. I tutaj od razu Wam powiem, że pewnie większość z Was to w ogóle zdziwi. Ale ja to muszę zobaczyć. Brak funduszy. 800 tysięcy potrzebuję przynajmniej. No i właśnie moi drodzy, i to jest to, o czym mówiłem, żeby nie robić. Bo tak, tak ogólnie, żeby sobie kupić ciężarówkę i brać kredyt, mówiłem, nie róbcie tego, nie ma to sensu. Ale w przypadku, kiedy zrobicie to w taki sposób, jak ja robię to teraz, że za ten kredyt jednocześnie rozbudujecie garaż, jednocześnie kupicie parę ciężarówek, którymi będą jeździli pracownicy. To uwierzcie mi, że ten kredyt Wam się opłaci. Mówię oczywiście o najdroższym kredycie, który, który dziennie wynosi no te 20 prawie 7 tysięcy, tak, rata. Ale no, spójrzcie na to, że jeżeli zatrudnicie trzech pracowników, to oni dziennie Wam spokojnie tyle zarobią, żeby na tą ratę kredytu było, a wy i tak jeżdżąc, robiąc kursy, nawet bez własnej ciężarówki, tylko na tych zleceniach przyjmowanych spokojnie dacie radę. Także jak widzicie, biorę kredyt, ale jestem świadom tego, jestem świadom tego, co robię, ponieważ, ponieważ moi drodzy, no to jest inwestycja, tak? To jest inwestycja, która wiem, że się zwróci. I teraz, no oni mi tutaj w rozbudowę garażu, ale nie jest napisane na ile. No nic, musimy zaryzykować. Wydaje mi się, że na trzy. No właśnie. Mamy na 3, mamy 1,5 miliona. Poczekajcie, jeśli średnio, żebym się nie zamotał. Wiecie co, rozbudować to zawsze można i ja bym przy tym akurat saldzie, które mam, nie szedł w takie ryzyko, tylko tak kupił dwie kolejne ciężarówki. Ustaliliśmy, że te jednogwiazdkowe nas kompletnie nie interesują i w nie nie idziemy, bo tutaj na przykład patrząc na Volvo, no to trwałe zużycie jest niby 15%, ale. Ale zużycie części jest już na 30%, także to jest dla mnie nieakceptowalne. Ale powiedzmy, ta skania no byłaby do zaakceptowania. Jak i ona ma bak paliwa, ok, no tam konie to akurat dla pracowników nie ma znaczenia. Dobrze, kupmy sobie tą skanię jedną, bo ja chcę zobaczyć, i to też wam polecam, żeby w ten sposób to robić żeby patrzeć cały czas na stan konta. mamy 1 300, więc jeszcze możemy zobaczyć. Patrzymy dalej. No, to jest niby 12%, ale jak widzicie, części są, zużycie części jest powyżej 30%, no to też te naprawy będą kosztowały i to sensu według mnie większego nie ma. Także te jednogwiazdkowe bym raczej pominął. Czterogwiazdkowe i pięciogwiazdkowe pominę, dlatego że po prostu jest to dla mnie w tej chwili zbyt duży wydatek. I chcę zrobić próbę, co też przekonacie się w następnym odcinku, czy to, co zrobiłem, ma sens, bo być może to nie ma kompletnie żadnego sensu. Natomiast, jak widzicie, no już większość ciężarówek w tej chwili używanych mamy, yy, mamy, mamy, mamy na, na pięć gwiazdek, yy, co też idzie w parze cena, więc mamy do wyboru. Tutaj mamy dwugwiazdkowego Dafa jeszcze. No dobra, no nie mamy wyjścia. Yy, tym bardziej, że chcemy. Chcemy po prostu, to jest wszystko taki eksperyment. No dobrze, mamy milion 200 i zobaczmy teraz, ile ta rozbudowa będzie jeszcze kosztowała. Zanim to zrobimy, to oczywiście agencja pracy i zatrudnimy z dwóch kierowców, i przy zatrudnianiu kierowców zrobimy oczywiście to, o czym mówiłem, żeby tego długodystansowca. No i jest problem, bo oczywiście no nie mamy tutaj wyboru z kierowcami. Tutaj ma pani. W delikatny ładunek, czy, czy, czy no chyba tak, chyba delikatny ładunek. No to zatrudnimy tą panią, bo ma delikatny ładunek, żeby nam to się jakoś, wiecie, opłaciło. No i teraz tak. No długodystansowca nikt nie ma wyrobionego, więc będziemy musieli to ustawić. W ogóle nie mamy tutaj zbyt dużego wyboru. Tutaj ten pan ma. Ładunek o wysokiej wartości, więc myślę, że możemy go zatrudnić, bo może będzie mógł robić fajne kursy. Dobrze. I teraz mamy 1 200. 000 jeszcze na koncie, więc możemy jeszcze jakieś ciężarówki kupić, dwie. Ale musimy zobaczyć, ile. Ile ile jeszcze nas kosztuje ulepszenie garażu? Bo byśmy musimy być pewni, czy chcemy 400 tysięcy. Dobra, ryzykujemy. Zostaje nam na dwie ciężarówki, a więc dwie możemy jeszcze kupić. Na razie, jak widzicie, kupuję bez naczep, kupuję same ciężarówki. No tutaj zużycie jest dosyć spore i nie chciałbym z tą skanią aż tak ryzykować. Przy czym, no, mamy mało. Wiecie co? Z drugiej strony powiem Wam tak, że jeżeli nie ma nic pośredniego, tutaj jest jakaś skania, ale jest droga. Jeżeli nie ma nic pośredniego, to zrobię taki myk. Że przecież chodzi o to, żeby te ciężarówki tylko zarobiły na, w pierwszej fazie na kredyt, tak? Czyli żeby były jak najtańsze, żeby już ci pracownicy jeździli. E, a przecież jeśli firma będzie zarabiała, ja będę robił kolejne kursy, to zawsze mogę się te ciężarówki pozbyć, jeśli się okaże ona gratem, i kupić już całkowicie nowkę, cewkę nie, nie używano. Co wy na to widzowie? Także. To jest też w ramach takiego eksperymentu. Patrzcie, jeszcze, ma, jeszcze nam pieniądze zostały, więc na upartego, byśmy mogli kolejny garaż kupić. Być może, że zrobię, natomiast zanim to zrobię, i też musicie pamiętać, żeby zatrudniając kierowców, dwóch musimy jeszcze zatrudnić do poznania, aby zatrudniając kierowców. Ustawić im te parametry, jak się mają rozwinąć. Tutaj Suzana ma delikatny ładunek, ten ma o wysokiej wartości, Adrian też ma o wysokiej wartości, chociaż ten Adrian coś, jak pamiętam, z poprzedniego konta nie był zbyt pracowity i do pracy się nie garnął. O, tutaj ktoś ma długodystansowca, tutaj nam się jakiś jiriki pojawił, więc proszę bardzo, bierzemy, będzie nam o wiele łatwiej. Dobra, mamy pięciu kierowców w tej chwili, kochani. Zatrudnionych i co trzeba ustawić, żeby to też, co robimy, miało ręce i nogi, czyli zarządzanie kierowcami. I zobaczcie, trzeba każdego kierowcę co to znaczy tutaj z tym czerwonym siebie nie będę ustawiał, natomiast tutaj, w pierwszej kolejności, długodystansowiec, bo ta pani nie ma w ogóle. Tak, żeby nam się ci kierowcy, powiedzmy, tak samo wiecie, awansowali na ten sam level, na którym my jesteśmy. Żeby chociaż te trzy, trzy, trzy rangi mieli długodystansowca. A później zrobimy oczywiście ładunek o wysokiej wartości. I zobaczmy czy, no, zakup garażu na razie nie możemy zrobić jeszcze. To jest niedostępne, więc, więc będziemy pewnie musieli kolejny garaż kupić już stacjonarnie. Więc mamy to w ten sposób, moi drodzy, zrobione. Kredyt jest, więc on myślę, że się spłaci. Można pomyśleć w tym momencie. Nie wiem, czy online można kupić, ale też nie mamy dużego wyboru. No tą firankę chociaż z dwie, z dwie firanki kupimy, wiecie, bo jest szansa, że jakby no, na tych firankach od razu więcej zarobią. No może trzy kupimy i. I, i, I szybko będę musiał zrobić kurs, bo będę tak naprawdę na zero. Czy będę robił własną ciężarówką? Nie wiem, bo być może będę brał zlecenia, ale zrobię jeden kurs na próbę tą ciężarówką, którą kupiłem. Także zrobimy, zrobimy z tego, myślę, że następny odcinek którym taki kursik sobie zrobię. Trzy naczepy im kupiłem, niech mają, niech zarabiają, i w czasie następnego odcinka będziecie mogli też zobaczyć, jak to wygląda z, tych, z tymi zarobkami, jak to będzie szło. Nic nie naprawiam w tej ciężarówce, nic nie ulepszam, bo mnie na to nie stać szkodami kasy. Po prostu zrobię kurs, zobaczę, jak to się sprawdza. No I tyle. To tyle w tym odcinku. Zapraszam do obserwacji, do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym właśnie zrobię pierwszą trasę nową, nową, starą, czyli używaną ciężarówką. Ja to za chwilkę będę dla Was nagrywał. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.